Witam na moim kanale Tomki z Pompa Ciepła jak zrobić. W tym odcinku taki może temat bardziej techniczny dla tych, którzy po prostu mają problem tutaj z czujnikiem temperatury. A generalnie bohaterem tego filmu jest termistor. Termistor, który jest po prostu czujnikiem temperatury, który stosowany jest w pompach ciepła. Nagrałem ten film z tego względu, że jest tutaj wiele zapytań na mojej grupie oczywiście, a także tutaj w dniach do mnie piszecie, że jak tutaj oszukać taki czujnik, jak zrobić tak, żeby po prostu ta pompa grzała na większych temperaturach. Jak wiemy, ja akurat się tutaj odniosę do mojego problemu. Problem, znaczy rozwiązania, które po prostu zastosowałem u siebie. Ja mam tutaj zamontowaną pompę ciepła przerobioną z klimatyzatora. Jak wiemy, sterowanie jest temperaturą tym właśnie pilotem. Tu możemy sobie przestawiać żądaną temperaturę, jaką chcemy uzyskać przykładowo w moim przypadku w buforze. Ja tutaj grzeję ten bufor do około 50 stopni i zasymulowałem właśnie tutaj ten czujnik temperatury, żeby móc grzać na wyższych parametrach. Jak wiemy, najwyższą temperaturę, jaką możemy sobie ustawić na klimatyzatorze, jest 30 stopni. Ja po prostu ustawiłem sobie tak ten czujnik, że jednostka widzi, że jest 30 stopni, a tak naprawdę nie jest tam 30 stopni, tylko jest około 50 stopni. Właśnie ten temat chcę tutaj poruszyć. Jak to zrobić? Generalnie te termistory są, mamy trzy rodzaje termistorów. Dzielą się na NTC, PTC i CTC. CTC to już jest troszeczkę inny, już będę mówił co jak, który oznacza. I to nie jest akurat tematem tego filmu, tutaj mówić o tych termistorach. Generalnie my się zajmujemy czujnikami NTC, które po prostu są szeroko stosowane do monitoringu temperatur w klimatyzatorach i pompach ciepła oczywiście. W moim przypadku tutaj jest zainstalowany czujnik NTC 15K. Oczywiście ten czujnik temperatury jest zasymulowany opornikiem, dobrze pamiętam, 10 kOhmów. To mi pozwoliło, że mogę sobie podnosić temperaturę żądaną taką, jaką chcę. Oczywiście nie zobaczę tego na pilocie, bo w tej chwili mam akurat ustawione 19 czy tam 20 stopni. Ale na podstawie wykresu, który Wam potem pokażę Wam, jak to zrobić. Większość pytań, które tutaj zadajecie, jest taka, że pytacie się, jaki tam jest czujnik zamontowany, jakiego rodzaju. Oczywiście czujniki NTC mamy szeroką gamę, mamy 10 kOhm, 15, 20 itd. Akurat w klimatyzatorze ten czujnik, który nas interesuje, przeważnie jest NTC 15 lub 10K. W zależności od producenta. Ten czujnik właśnie jest tutaj zamontowany w tym buforze. On jest tutaj, nam właśnie mierzy temperaturę i ten czujnik, tak zwany room sensor, na podstawie tej temperatury startuje i stopuje moją jednostkę. Dlatego musiałem ją zasymulować. Zaraz Wam pokażę. Może tak od początku, co to oznacza ten NTC i jak go po prostu sprawdzić, jaki tam jest zainstalowany ten czujnik, bo czasami te czujniki nie są opisane, jak tutaj widzicie, jest po prostu kawałek takiej jakby rureczki i w środku właśnie jest ten termistor. Przeważnie nie jest on opisany, jaki jest stosowany i żeby to sprawdzić, to też trzeba po prostu wiedzieć, jak to się robi. Ja zaraz Wam pokażę, jak to się robi i jak zdiagnozować, jaki został ten czujnik tam zainstalowany. Są tacy, też były takie komentarze, że oczywiście, że możemy zamiast tutaj dawać opornik, możemy po prostu zamienić się, na przykład jak mamy zastosowany 15K, możemy zastosować 25 i sprawę to wszystko załatwi. No otóż nie jest tak do końca, bo każdy czujnik ma swoją charakterystykę, która po prostu jest inna i czasami jest tak, że jak zrobimy, oczywiście awaryjnie nie możemy to zastosować i to będzie chodziło, ale nie będzie tak to pracowało, jak to powinno przy symulacji, przy dodaniu opornika przykładowo 10K. Jak mówiłem wcześniej, Wam zaraz później pokażę też na wykresie, jak to zasymulowałem, jak to sprawdzać i jak to fajnie wygląda. Także można powiedzieć, że to jest temat uniwersalny i można go zastosować do każdego jednego tutaj przypadku. Teraz Wam pokażę, w następnej części pokażę Wam, jak sprawdzić, co to jest za czujnik. Teraz Wam pokażę tutaj, jak to się sprawdza za pomocą miernika. Teraz Wam pokażę, jak to się robi, jak to się sprawdza. Do tego trzeba oczywiście mieć tutaj multimeter. Oczywiście mam tutaj, przygotowałem dwa czujniki i sobie sprawdzimy, jakie one są, żeby po prostu wiedzieć,
te mistury zostały zainstalowane przykładowo do pompy ciepła i jaki tutaj opornik dać, żeby po prostu sobie tutaj podwyższyć temperaturę. Dobrze, robi się to tak, że no, przełączamy sobie oczywiście, włączamy sobie multimetr i mierzymy dwie nóżki tego termistora. Jak widzicie, tutaj wskazuje nam 12,25 kOhmów. 12,25 kOhmów to nam mówi, że tu jest, mamy w tej chwili zastosowany czujnik NTC 15 kOhmów, 15K. Generalnie jeszcze nie wiemy, czy to jest NTC czy PTC, dlatego żeby to sprawdzić, trzeba po prostu też przy pomiarze trzeba zobaczyć, czy ta temperatura się, czy ta rezystancja się zmienia w górę czy w dół. Jeżeli się zmienia w dół, to znaczy, że jest to NTC, jeżeli w górę, to jest PTC. I zaraz to sobie zobaczymy. Wystarczy po prostu go dotknąć i trochę potrzeć. Jak widzicie, rezystancja się zmienia. Temperatura też się zmienia. Oczywiście możemy sobie tutaj to zobaczyć, jaka jest dokładnie temperatura za pomocą tabelki. Oczywiście musimy wiedzieć, jaki to jest termistor zastosowany. Akurat w tym przypadku mamy 15K, NTC 15K, bo rezystancja po prostu maleje pod wpływem wzrostu temperatury. Jakby to był po prostu pozytyw, czyli PTC, jeżeli to był termistor PTC, to ta rezystancja by wzrastała. Także jak widzicie, tak to wygląda. Bardzo w prosty sposób można to też zdiagnozować, jaki to jest tutaj termistor zastosowany. Teraz przejdziemy tutaj właśnie na wykres i Wam pokażę, co się stanie, co by się stało. Akurat nie mam tutaj oporników, ale co się stanie, jeżeli po prostu dołożymy sobie przykładowo 10 kOhmów opornik. Jak to wygląda i jakie temperatury będziemy widzieć po symulacji właśnie w ten sposób. Ale to wszystko będzie fajnie wyglądało na wykresie. Także przechodzimy na wykres. Jak widzicie, tutaj mamy wykres, a raczej wykresy względem temperatury i rezystancji termistora NTC 15K. To jest właśnie ten rezystor, to jest jego charakterystyka, ten graf niebieski. Tu zrobiłem symulację dołożeniem opornika 5 kOhmów. To jest ten graf czerwony i z dołożenia opornika 10 kOhmów to jest ten graf jasnozielony. Jak widzicie, jeżeli sobie ustawimy na pilocie czy tam na jakimś kontrolerze 24 stopnie, uzyskamy około 15,7 kOhmów. Jeżeli przyjdziemy sobie tutaj linią poziomą, tą zieloną, uzyskamy przy tej temperaturze, jeżeli dołożymy 5 kOhmów opornik, uzyskamy 33 stopnie. Jeżeli dołożymy sobie do tego termistora 10 kOhmów opornik, uzyskamy temperaturę 50 stopni. Jak widzicie, jest to fajny grafik, fajnie można tutaj wszystko sobie tutaj zobaczyć, na jakich tutaj temperaturach możemy tutaj działać. Także jak widzicie, fajnie to wygląda, fajnie to jest przedstawione tutaj i bardzo czytelne, jeżeli chcemy sobie takie coś zrobić. Jeszcze nie powiedziałem bardzo ważnej sprawy, że każdy tutaj rezystor przy sprawdzeniu powinien mieć, jeżeli mamy tutaj do czynienia z takim termistorem NTC 15K, tu przy tej temperaturze 25 stopni on powinien pokazywać nam 15 kOhmów, tak jak tutaj widzicie jest w tej chwili. Jeżeli byśmy mieli na przykład przykładowo rezystor NTC 20K, tak jak na przykład ten z ułożeniem tutaj 5 kOhmów, to przy temperaturze 25 stopni powinien nam pokazywać 20 kOhmów, tak jak tutaj widzicie. Także sprawa jest bardzo prosta, żeby to po prostu zdiagnozować, z jakim termistorem mamy do czynienia. Także wydaje mi się, że to jest jasne i jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, czegoś nie dopowiedziałem, oczywiście możecie pisać w komentarzach. Mogę udostępnić ten tutaj taki grafik, który zrobiłem tutaj w Excelu. Bardzo pomocny do po prostu symulacji jakiegoś czujnika temperatury. Także pozdrawiam i do usłyszenia do następnego filmu. Cześć!